Dzień dobry, cześć i cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Pawłaś, ze mną jest Joszelka i Ren. Hello! I dzisiaj GTA Online, moi drodzy, Need for Speed, kto jak chce oczywiście, byleby wygrać pod kątem wyglądu, ceny, osiągów, tak? Tak, dokładnie. Tak, i prestiżu, czyli... i mocy, i... Tak, umiejętności prowadzenia. Czyli będziemy za chwilę wszyscy robili tuning, będziemy oceniali później na lotnisku, kto co zrobił, jak to jeździ, i ile kosztowało. Im taniej, tym lepiej oczywiście. Okej. Więc zaczynamy tuning, ja już wjeżdżam sobie tutaj im taniej względem osiągów, tym lepiej. Aha. No, w sensie im taniej wyjdzie nas ten samochód, tym lepiej, im szybszy będzie, tym lepiej. Czyli nie mówisz, mam liczyć też tuning, który robię? Myślę, że to tak, no też możesz ewentualnie powiedzieć, gdzie robiłaś ewentualnie i ile ci to mniej więcej wyszło. Mniej więcej, to ja mam to liczyć. 3 razy drzwi na oko. I razy drzwi wyszło mi 40 miliardów. Ja sobie zrobię tylko magiczną sztuczkę. Dobra, tutaj cyk. Ja sobie odpalę kalkulator, bo przyda się. Ja nie będę brał kalkulatora, to standardowy tuning, to standardowy tuning u Beniego, to wiadomo, zawsze też standardowe ceny są mniej więcej, więc... sobie będziemy mniej więcej wiedzieli co i jak, wystarczy powiedzieć, gdzie tuningowałaś i będziemy wszystko mieli. Ej, ale fajnie wychodzi ten samochód. Ej, nie, fajnie to mój wychodzi, byczku. Nie no, nie, dobra, słuchaj, to jest jak strzała po prostu, ja wlecę. Aha, chcę każdego... sobie kupić zderzak i jest napisane, że ta część już jest zamontowana. No bo jest zamontowana, ale to dobrze, wiesz, inna. Kurczę, ale nie, no słuchajcie. To chyba nie rozumiem. Kiedyś na pewno robiłem ten samochód, na pewno. Ciekawe, czy zrobię go teraz tak samo jak wcześniej. Ale ogólnie rzecz biorąc, fajne elementy tutaj ma. Ja sobie wezmę. Ja myślę, że będę najlepszy. O. Myślisz? Zawsze trzeba tak, nie, no zawsze trzeba tak myśleć, bo jest łatwiej. Dobra, światełka. To weźmiemy sobie takie. Kolorki dodatkowe tutaj też. Tutaj chrom dodam, bo ja proszę, to z chromem nigdy nie wiem. Nie, no słuchajcie, ja już wygrałem pod kątem wyglądu, tyle wam powiem, nie? Tak? Pod kątem nie wyglądu? Nie wiem, co wzięliście i w sumie... Ty pewnie wziąłeś... Jakieś futo wziął i... panuje. Co? Co wziął? Karina futo wziąłeś. Karinkę futo. Idź pan. W żadnym wypadku. Mogę pójść ewentualnie potuningować. O dobra, właśnie to robię. Wydaje ci się. Stary, dobra, co ty mówisz? Nie no, materiały wybuchowe, że niekoniecznie. Weź sobie, będziesz miała gorszy samochód ode mnie, na pewno, więc trzeba będzie po prostu go zdetonować. Aha. To jest rzecz pewna. Nakierowanie zawsze standardowo na koniec. Nie zgadzam się. Nie, tego nie chcę. Co to jest za daszek? Aha, taki daszek, to jest taki daszek. No, zrobiłam. No dobra, no to weźmy w takim bądź razie, kurczę, nie wiem, teraz zapięcie maski, nie chcę jej zapinać. Nie, no to musi być, bo to tak jest problem. Jak się obstrzeliwuje coś. Jaki klakson się polecacie? Będzie lipa. A nie, no klakson po co mi? No dobra, takie coś. Progi. Że po to mogę zrobić... No, chyba tylko po to. Spoiler. Kurczę, nie, teraz pytanie, co ze spoilerem, nie? Czy zrobić taki mega wielki, żeby wygrać pod kątem osiągów na 100%, żeby mieć większą pewność? Zamontuj jeden, a drugi schowaj do bagażnika, zionie. Albo zrobić tak, żeby to dobrze wyglądało po prostu. Ale kto powiedział, że z tym największym spoilerem nie będzie to brzydko wyglądało, nie? No i będzie wyglądać. Będzie brzydko. To mi się podoba, ale to też jest ładne. Ale się nazywa niskobudżetowe, więc wezmę. Co ty mówisz? Ma nazwę niskobudżetowe. Czekaj, ja tutaj... Rozumiem. Nie no, to auto jest już takie chyba... Nie, to jest taka duża reklama, to nie, dobra. Nie chcę. Skrzynia biegów oczywiście super ekstra. Nie chcesz reklamować? Nie chcę reklamować. Turbo. Nie ma problemu, ja się nie... to wezmę. Ale te koło są piękne. Gadka bezpieczeństwa nie mogę. Ulepszenia kuloodporne na pewno. I teraz tak. Szybki. To już mam, bo też wcześniej zrobiłam. Zastanawiam się, czy tutaj może by nie zrobić jakoś tak. Chyba tak zostawimy. Okej, nie będzie coś takiego. Dobra, i zostało mi teraz lakierowanie. Ale szybko zrobimy ten tuning, muszę wam powiedzieć. Bo ja jeszcze progi robię. Czyli miałeś słabe wybory, man. Tam jesteś słaby wybór. No. Będzie to fajny moment. Będzie to fajny moment, jeśli ktokolwiek kiedykolwiek zrobi. Ja sobie tylko i wyłącznie wpisuję wszystko do kalkulatora, żeby wiedzieć ile co wyszło. Co ty mówisz? No tak właśnie, tak. Podstawowa wersja auta, tylko później tam mniej więcej tam. To bardzo dobrze jeszcze, ale wiesz, że nie mamy czasu do jutra. No, nie mamy czasu do jutra. No ja mam tyle opcji tuningowych, że to po prostu muszę sobie wszystko wpisywać, bo to naprawdę do jutra bym to tuningowała. Żarcik zagadka. Żarcik zagadka, to tak. Żarcik astronauci. Terenowe, sportowe. Nie krępuj się. Kolor podstawowy. Oczywiście, że metaliczny. Kurczę. O, się dzieje. Nie wiem jaki kolor wybrać. No najlepiej dobry. Różowy sobie wybierz, różowy. Dwójkę wybierz pani. Nie bierz tego. Taką dwójkę wybierz pani. Tego nie bierz. No terenówki nie wezmę. Nie weźmiesz terenówki? No nie. Nie wezmę terenówki. No terenówka do speedu to tak średnio. Też tak myślę. O, tutaj jeszcze wykończenie mogę tu robić, widzę, kolorować sobie. Patrzmy na razie w ten sposób. Czy jest sens robić wykończenie? Tak, bo widać dużo. Tak? Widać dużo? W tym przypadku. Tak. Tak, dużo widać, to dużo widać. Chyba się zgubiłem, proszę od nowa. No tak. Dużo widać, więc już musi robić wszystko. Oj tam, oj tam. Ciekawe, ciekawe. Dobra, słuchaj, aha, jeszcze światła. No właśnie, gdzie ty bez świateł chcesz kamera jechać? I akta. Światło, kamera i akta, nie zapominaj. Kolor nie mogę. Dobra, ogólnie w takim razie ja już skończyłem, zrobiłem piękny, cudowny tuning. Więc ja już w tym momencie sobie wyjeżdżam. Emblemat ekipy. W takim razie. No, zaraz będę robić jeszcze kolor. Ale zaraz jeszcze będę robić. Tylko czekaj, coś pominąłem chyba, sekunda. Na pewno coś pominąłeś, na pewno tak właśnie było. Nie, po prostu ja się zobaczyłem coś, wydaje mi się, że nie robiłem tego. To żeś się obudził. No nie, dobra, okej, dobra, to nie jest, dobra. Jest okej, jest okej. Dobra, no to jeszcze raz, mam skończony. Masz skończony na pewno? Jesteś przekonany o to? Mam skończony. Wyjeżdżam w takim razie na ulicę, jadę już w takim razie bezpośrednio. Nie wiem, czy teraz zaufam. I na lotnisku sobie już na was poczekam. A w międzyczasie zobaczę, jak się śmiga tym samochodem. I nie rozumiem, dlaczego ja go w ogóle sprzedałem, bo wydaje mi się, że go miałem kiedyś. A nawet sympatycznie wygląda. Może go źle zrobiłeś i po prostu ci się tak nie podobało. Może mi się nie podobał finalnie, no. Może tak być, że coś jednak było nie tak z nim. Tego zrobię, bo mi się bardzo ładnie podoba. Dobra. Chwila, może coś jaśniejszego może. Dobrze, jaśnie, pani. Jest noc w ogóle, jest Need for Speedowa noc, cudowna taka, jeszcze brakuje tylko, żeby deszcz padał. Dlatego myślę o czymś innym jeszcze. Żeby piękne refleksy były. To jest śliczne. Śliczny refleks. No ja mam refleks. To jest ja mam. Nie, to Ren. Widzę, że w ogóle chyba Ren, ty robisz sobie w arenie, widzę tam światełka chyba, żeby robił takie kolorowe coś czuję. To też jest bardzo ładne. To... Nic nie czujesz. No, nie widzę, że w arenie ktoś siedzi. Kurczę. Podejrzewam, że to Ren oczywiście. To był berber, dwa kolory, które mi się teraz podobają. No. Dwa kolory. Proszę, no. Proszę. Ogólnie ja już praktycznie dojechałem sobie na lotnisko, więc zaraz zobaczymy. Poczekam, jeszcze podriftuję troszeczkę, może spalę trochę kapcia, żeby trochę lepiej miał przyczepność. Tego nie mogę już zrobić. Kurczę. Woda. Niestandardowo. Chyba zrobię tamten kolor, ze względu na to, że rzadziej go robię. Dużo rzadziej. Są opony, które się nazywają Fujiwara. Co? No. Serio. Teraz taki, który to był? Ten. Okej. Niech będzie. Ten, niech będzie. To jest super. Dodać 13. Nie moja gry. To już nie pasuje do tego, więc tego nie robię. Albo czekaj. No to sprzedaj. Nie. Muszę się zastanowić. Nie pasuje, to sprzedaj. Na tym Ja tego nie powiedziałem jak coś. Nie, bo napisałeś mi tutaj, żebym tak nie powiedział. Nie, to nie lepiej będzie. Kurczę. No ten będzie dużo lepszy, ten będzie dużo lepszy. Tak myślę. No, widzę, że będzie wyścig o wschodzie słońca. Prawdopodobnie. Się wyrobimy z tuningiem. Tak. Ale... My tutaj cały czas tuningujemy. Mieliśmy tyle opcji tuningowych, że po prostu nie da się tego skończyć wcześniej. No jak to tak, że się nie da. Panie Paweł, co ty myślałeś, że co? Myślałeś, że tylko FIFA Rafa? No nie, właśnie. Ja muszę zobaczyć FIFA Rafa, i... Pawełmy. FIFA Rafa i tamto. Jeszcze koła. Joszelka jest w normalnym warsztacie, to jest dziwne. Już tak długo. Dobra, daj mi chwilę. No właśnie. Jak mi co, nawet 10 aut tam robi, czy co? Tak. Po prostu tyle czasu zajmuje mi wpisywanie tego wszystkiego do kalkulatora. Ja nigdy nie liczył tego tak dokładnie. Ale ja liczyłam, bo ja lubię wiedzieć, ile wydaje. Dobra, skończyłam. Mogę wyjechać. Dobra, ja już jestem na lotnisku, także możesz do mnie podjechać i poszczekać razem ze mną. Ja jeszcze nawet nie skoczyłem. No to zapraszam w takim razie na płytę lotniska. Zobaczmy tutaj przed wjazdem do tego cudownego, że tak powiem, hangaru. Zobaczmy, co kto wziął, co stuningował. Ej, muszę ci powiedzieć, Ren, że ja przez chwilę myślałem, że wziąć to auto. No, a też sobie wiesz, że przez chwilę tak pomyślałem, że ty tak pomyślisz, dobre, nie? No. Tak ktoś pomyślał, że ktoś pomyślał. Bo ja się tutaj, ja dbam o auto. Ja dbam o auto. No, to auto ma fajny tuning, faktycznie. Też kiedyś robiłem. Dobra, słuchajcie, to zacznijmy od tego. Ustawmy się jakoś tak, żebyśmy wszyscy widzieli wszystkie auta naraz może. To zacznijmy od najgorszego. Więc ustawię się obok Rena po prostu. No czekajcie. I auto Pawła najgorsze. Cyk. Dobra, Joszelka obok. I zobaczmy w takim razie, jak te auta wyglądają i co my tu mamy. Dobra, to zacznijmy może od auta od Joszelki, po lewej. Czemu Joszelka, ode mnie? Ile? No bo od lewej do prawej się robi. Joszelka, co ty masz za auto i ile cię kosztowało? Jeśli chodzi o zakup. Jeśli chodzi o zakup, to już ci mówię nazwę, bo już zapomniałam. Balkan Prairie. I zakup był kwota równa 0, bo był z ulicy. Aha, okej. Dobra. A twój? Dobra, poczekaj, bo tutaj tak patrzę na ten tuning, ale tu... No nie, dobra, spoko, taki speedowy faktycznie. No, dobra. Mój to jest taka kokueta, konkretna. Konkretna, 1 510 000. I ogólnie tuning mi wyszedł też gdzieś chyba 200–300 tysięcy. Znaczy tuning mi wyszedł 260 tysięcy, więc to w sumie cała kwota moja. To ja mam Calico GT F za za niecałe 1 500 000, dokładnie 1 496 023 cm. Ile? Czekaj, chwila, coś mi nie pasuje, bo ja sprawdzałem, też chciałem to wziąć i wydaje mi się, że tam była inna cena. Jeśli jesteś pewny, to sprawdzam, czekaj, już sprawdzam. A nie, się czekaj, okaże, to, po mojej ja dostaniesz bank. Tak, chciałem to wziąć, a później, no tak, jeszcze jedno, inna chciałem wziąć. No. Dobra, okej. Tak sugerujesz, tak jakbym rację. Ile? 1 400 000, tak było? 1 500 000, bez 4 000 za okej, czyli w sumie ja mam najdroższy samochód w tym momencie. Masz najdroższy. Czyli przegrałeś. Okay, czyli Joszelka, punkt dla Joszelki. Nie, 2 punkty dla Joszelki, 1 punkt dla Rena, dla mnie 0. Jedziemy w takim razie teraz jeszcze sprawdzić. Pod względem tuningu mam najlepsze, więc dla mnie 10 punktów, a dla was po 1. No wiecie, zaraz tuning to zaraz sprawdzimy. W sensie osiągów to zaraz sprawdzimy. Ale jeszcze, jeżeli chodzi o wygląd, no to kurczę, no nie wiem, co będziemy głosować? Mi się najbardziej mój podoba, bo ja go robiłam, tobie Paweł twój, a Renowi Rena. To ja nie rozumiem, gdzie tu ma być co. Więc to nie ma sensu, dobra, widzowie, musicie to rozstrzygnąć. Zostawcie w komentarzu informację, Paweł, Ren albo Joszelka. Ja mam świetny ten lakier. Kto zrobił lepiej. Ale oni są zawsze za to. Zobaczcie sobie jeszcze raz, ocencie. Tutaj szybko Joszelka, tutaj szybko Ren. I teraz bardzo dużo zbliżeń na mój samochód. U mnie patrz na mój lakier, jaki jest świetny. Bardzo dużo dokładnych. Jak się mieni. A macie neony? Oczywiście. Czerwone. A ja mam piękny różowy, kucykowy. Dobra, nie wiem, czy moje neony świecą chyba. Dobra, dawaj. 3, 4... Czekaj, bo ja nie miałam ręcznego. Ja myślę, że to chyba nie będzie miało znaczenia. Ale ja nie miałam ręcznego. Zamontowałaś? Wyciągnęłaś sobie z bagażnika? Nie, bo ja nie byłam przygotowana na start. Patrzcie, proszę bardzo. Jak sztuka wygrywa z wyglądem tam najgorszego auta. Dobra, więc w takim razie jeszcze zrobimy w drugą stronę. Dobra, a ja tym razem sobie, stary, opuszczę zawieszenie, bo mogę to zrobić. To co opuścisz? Zawieszenie. Lekcje możesz opuszczać co najwyżej, wiesz? Patrz, obniżam zawieszenie. Dobra. Co ci to da? Ja ogólnie zawieszenia kompletnie nie obniżyłem, bo mi się nie podobało, że szurał po ziemi. Padać zaczęło, nie! Ja mogę jako tuner obniżyć i może do tego będę jeździł jeszcze szybciej. Dobra. Gotowi? Bez ręcznego? Dobra. 3, 4... Czyli zawieszenie obniżone coś ci daje? Nie wiem. Tak, powinno, troszeczkę coś powinno dawać. Ja nie dawałem, ale no... Ogólnie tak, tak jeżeli daje chodzi o osiągi... Bardzo, daje bardzo, ej, nie jeżeli chodzi o... Gdzie jesteście? Jeżeli chodzi o osiągi, jak widzicie, Ren wygrywa 2 punkty, dla mnie 1 punkt, dla Joszelki 0. Nieprawda, mam 10 punktów. Zawieszenie w dół to na prostej nie ma szans. Ej, ciekaw jestem, co by było, gdybym wziął to zawieszenie u siebie, zrobił jeszcze też maksymalnie rajdowe. Bo ja nie wiem, ale wiesz o co chodzi, że ja sobie mogę obniżać w opcjach auta, no nie? Ja tego dlatego, nie to tuner. Każdy tuner może tego obniżyć. Okej, no to chodźcie teraz w takim razie komponenty zrobimy jeszcze wyścig przez miasto. Zobaczymy, kto będzie lepszym kierowcą. O, jeszcze raz dopiero dojechałaś? Nie. Jeszcze po drodze wysiadłam, nie wiem, czy widziałeś. Dopiero dojechałam. Ja już jadę. Wyścig przez miasto. W takim razie ja sobie trochę podlifcić chciałem, wiesz, bo ogólnie fajnie teraz, że deszczyk jest. Te auto się trochę wyrzuciło. Pod skrzydłem. Rozumiem. Ja sam mam skrzydło w ogóle, taki spoiler wielki. Gdzie prowadzimy nasz potężny wyścig? W takim razie czekajcie, zerknijmy sobie na mapkę. No, zerknijmy sobie. Proponuję, żebyśmy zrobili jakiś taki fikuśny ten wyścig. O, fikuśny. Fikuśny, tak. Okej. Więc czekajcie, tak żeby to było dużo zakrętów może jakoś, co? Czyli na przykład do doków. Tak? Dobra, jeszcze ja wysiądę do których. Dawaj, pozaznaczaj. Pozaznaczam wam. Pozaznaczane. To ja już jadę, bo wiecie to. I czekaj, tutaj jeszcze, tutaj muszę wziąć. Proszę bardzo. Dziękuję. Zamknę ci drzwi oczywiście. Dziękuję, dziękuję. I wystartujemy na ry, myślę, nie? Dobra. Oczywiście, żeby nie było, bo to też punktacyjnie będzie. No dobra, dobra. Jedźcie jak chcecie oczywiście, jeżeli chodzi o trasę. No to jadę. 3, 4... Jadę jak GPS mi pokazał. To strasznie ciężko startuje. Ale ja nie. Ej, masz chyba napęd na 4, Ren, jak dobrze coś ja mam napęd na wszystko. Na wszystko. O. Się wywrócicie tam. Ren się wywalił, Ren się wywalił. Chyba ty. Blokuję, blokuję, dobra. Blokujesz? Okej. Blokuję go, blokuję. To go brokuj. Dawaj mu brokuła czy coś. Kurde. A, ja to samo. Patrz, już tylko raz będzie wystarczy za chwilę. Nie mogę! Nie mogę wyhamować, dobra. Ja nie mogę wyhamować, tak śliska ulica po prostu, ta nawierzchnia, że nie mogę. Mokro, byłem w stanie... uwaga, mokro. Wyhamplić i niestety no... Nie mogę wrzucić dwójki, nie mogę. Jak to nie możesz? Muszę patrzeć, gdzie ta łapa mnie prowadzi, tam mnie prowadzi, dobra. Lepiej zapomnij skręcić. Poślizg. Nie, to poślizg wpadł w ciebie. O nie, ja normalnie nie, tutaj chyba tylko driftu będziemy musieli zrobić coś, czuję, bo chyba tutaj widzę, będę prowadził na driftach. No chyba... O, Joszelka też bokiem chyba, poszła. Poszłam bokiem, ale ja lepiej z niego wyszłam. Poszło bokiem. Dobrze, nie zabrzmiało dobrze. No ty mówisz, dobrze poszło. Dobrze brzmiało. Dobre brzmienie to jest podstawa. Ja znam. Ja już na miejscu jestem. Jestem na dachu w ogóle. Joszelka zaraz mnie znowu dogoni. A jakby miał obniżone zawieszenie, to to auto jeszcze bardziej by nie skręcało. Trzeba powiedzieć, że ogólnie ten samochód jest po prostu tragiczny pod kątem prowadzenia w deszczu. Ja za chwilę będę, chyba zamienimy się samochodami, żeby sprawdzić jeszcze jak te auta jeżdżą. To polega na tym, żeby trzeba coś powiedzieć na temat tych samochodów. Moje najlepsze. Wygrałem! Dla Rena na pewno 2 punkty. Ja wygrałam. Dla Rena 2 punkty, dla mnie 1 punkt, dla Joszelki 0. Chyba, że coś jeszcze zmieni. Ale widzę, że chyba nie. Dobra, Ren, przecież ja już tam byłam dawno, musiałam tylko do was zawrócić, żebyście wiecie. Z zwycięskim autem pojeździć, dobrze. Patrzysz jak się śmiga, wiesz? Wow. Ona ma depa z przodu. O, jeszcze raz. Mocno ciśnij do przodu. Ja już tu byłam wcześniej. Ale skręcanie faktycznie mu leży troszeczkę. Ale muszę ci powiedzieć, ale fajnie, bo on naprawdę dość dobrze trzyma się drogi. To jest taka typowa, bym powiedział, prawie że rajdówę zrobiłeś. Ale on ma super depnięcie na początku. No mega, najlepszy z większości aut. Mi się podoba. O, ja sobie pojeżdżę swoim, bo nigdy nie chcę. Także moi drodzy, Kaliko GTA. Proszę, ale zobacz, zwrócić uwagę jak mu jeździ, on od razu bokiem leci. Wystarczy skręcić i on od razu bokiem leci, nie? No mieli w miejscu na początku bardzo, a ten... Tak, ruszył ten mega się trzyma drogi. Dobra, jeszcze bym wziął od Joszelki sprawdzić, zobaczyć jak od Joszelki jeździ, zamienimy się. Proszę bardzo, trzeba ją złapać, ona jest za szybka. Joszelka, czekaj, wracaj, chodź, zamienimy się. Stój, proszę stój, bo cię nie dogonię. Zamieńmy się, proszę bardzo. Weź od Rena w takim razie teraz, albo tak, czy jak? Może wziąć, O, dobra. Proszę pan, co ja tutaj podliwca jeszcze. Joszelkowy. Dobra, Joszelka ma na przód, ewidentnie widać, pięknie. Ale się rwie. Odczuwalna zmiana, ja. Odczuwalna. Bardzo. No, ten od Joszelki to jest... Wow! Ten od Joszelki to jest faktycznie taki... Darmowy. No, darmowy, no. Dawaj, Ren, sprawdź go sobie. Dobra, oddaję ci twoją różową szczałę. O wow, myślałam, że się zmieszczę, nie zmieściłam się. Dobra. Nie no, spoko, no ja tylko ten, tak mówię, ten mój to straszny jest po prostu na ten deszcz. Nie jestem w stanie w ogóle jechać prosto, nie? Praktycznie. Ała. Co to za dzwony robicie? Ała. Czerwony versus czerwone. I bam bum. Nie, ale do driftu jest świetny ten samochód, co teraz mam. Jeszcze jakbym obniżył mu zawieszenie, może byłoby jeszcze lepiej w sumie. Nie wiem, co mogę powiedzieć o Joszelce aucie. Wiem, że na pewno się starała. Ale ogólnie sam samochód jest słaby pod kątem osiągów, no nie? Jak to darmo, to wzięłam. Dokładnie. Ej, czekajcie, chodźcie na chwilę tutaj. Nie, nie chcę. Chodźcie, zrobimy sobie wspólne zdjęcie jeszcze. O nie. No. Ustawmy się jakoś ładnie, poczekajcie, tak no, do tego, czekaj, o. Tutaj jakoś ustaw ładnie auto. I tu ustawmy się przed autami, tak będzie ładnie zdjęcie sobie zrobimy. No, dobra, wysiadaj. Ale zostańcie obok mnie dosłownie, tak, żeby ten, bo to tak, tu musimy się zmieścić na miniaturce, no nie? Ała! Wziął latarkę! Joszelka wyrzutnia ci się wysunęła. O, to mi się wysunęło, co się zadziało? Kim ty jesteś? Ty jesteś Robocopem, czy co? Ej, też o tym pomyślałem. Dawaj, chodź na noże, no bądź mężczyzną. Pomyślałem o Robocopo. Pieniążki tam leżą. Robocopo. Robobondito. O, Joszelka tam się coś tam... Widziałem. A ja do Rena, no to mi w plecy. Tylko ja biegnę z nożem. Tak, teraz ja biegnę. Czekaj, ja biegnę z pieniążka jeszcze. Ja biegnę jeszcze po pieniążka. Dobra, mam pieniążka. Czekaj! Wziął Joszelka na noże, chcemy... O, ja już wykonywałem zamach. Chcemy kroić tutaj. To sobie pokrójcie póki. No, chodź Joszelka, dawaj, chodź tu albo na pięści, albo coś, dawaj tutaj ten. Patrz, jaki piękny deszcz, obmyje nas z wszystkich Zgadzam się niczym Assassin. Czekaj, co jest? Wyciągnęło mi ten. Dobrze, masz. Oła? Co się dzieje? A ona jeszcze żyje. Nie wstała. Jakim cudem ona żyje? Ona wyglądała tak, jakby była martwa. No, dobra, to jeszcze ją. O, tyłek mnie zgnął. Przepraszam. Ja cię kręcę, ale wiecie, że ta zaczyna się już tak dawno skończył. Nic się nie skończyło, kończysz, to się kończy tu. Czemu ty tak spamujesz, jak nie wiem? Chodź Joszelka, jeszcze ciebie wymasować muszę. Chodź, chodź. O, nożyk ma. Była pizza, u mnie była animacja. Joszelka, co znalazłaś? Co? O, Ren się odpalił, dobra, proszę bardzo. Dawaj, leci. Wystrzeliło, coś mi tutaj się zepsuło. Co ty mówisz? Poczekaj, proszę pana, bo chciałeś nam... Chciałeś tak? To snajperka. Nie, ja ci dam tego minigana tam. Nie, no tak. Minigunować, chcieli minigunować, a tutaj widzę polowanie robimy. Gdzie ktoś jest? Tam jest Joszella. Już nawet nie widzę, jest tak daleko. No nie mogę wybrać broni. Stary, co ty? Ej, o, tak jest. No bez jaj, ja cię 3 razy strzeliłem. Ej, ty masz kamizelkę założoną. Ja on jest, nawet go nie widzę. Dobra, ja dziękuję bardzo za oglądanie. Ja też dziękuję. Pa, pa, do następnego. Z tym sobie skończymy. Dzięki, trzymajcie się, papa.